Celem naszej dzisiejszej podróży jest Kanazawa. Jest ona stolicą prefektury Ishikawa, ulokowaną na północnym wybrzeżu centralnej części Honshu, głównej, najlepiej znanej wyspy Japonii. Obecna populacja to niecałe pół miliona, konkretnie 466 tysięcy mieszkańców. Nazwa miasta tłumaczy się na polski w najbardziej pozytywnym przekładzie jako złote mokradła, tym gorszym jako złote bagno. Złote miasto słynie przede wszystkim z oryginalnej drewnianej zabudowy wąskich uliczek dystryktów Czoninów, rozległego Zamku Maedów oraz urokliwego ogrodu Kenroku En, który zaliczany jest do grona trzech wielkich ogrodów Japonii. Kanazawa jest miastem o długiej historii, sięgającej okresu Muromachi, przypadającego na lata 1336 a 1573. W tamtych latach region ten należał do samorządnych, czy zdaniem władz zbundowanych, obszarów zarządzanych przez Ikko-shu, specyficzną, samorządną strukturę plebejsko-kapłańską, zainicjowaną przez radykalną sektę buddyjską o nazwie Ikko, jednomyślni, w ramach praktyki Nenbutsu, która narodziła się jako zradykalizowany odłam Bud buddyzmu Amida. Zdając sobie sprawę, że nazwy, których używam, mogą wam niewiele mówić, była to po prostu agresywna doktryna zbawienia przez silną wiarę i silną władzę. Wspólnoty wiernych pod naciskiem mnichów tworzyły zgromadzenia o nazwie Ipki. Zgromadzenia wzajemnej samoobrony. W praktyce zmilitaryzowane partyzantki, które najpierw lokalnie, a później coraz bardziej regionalnie. Zaczęły tworzyć oderwane od władz milicje. Nie podlegali oni ani władzy daimyo, ani cesarzy, zajmując siłą i broniąc w ten sposób zorganizowanych przez siebie ziem. Byli oni strukturą na tyle silną i rozpowszechnioną, że doprowadzili do kilkunastu powstań przeciwko siogunatowi Asikaga, a także później doprowadzili wręcz do wojen domowych. Tak to się ma w kwestii pacyfistycznego buddyzmu, który nigdy nie prowadzi wojen. Ikki są w praktyce przykładem kolejnej grupy zmilitaryzowanych oddziałów powstałych w obrębie buddyzmu. Zazwyczaj, tak jak w przykładzie chińskim, były to oddziały składające się z zrekrutowanych do celów późniejszego zastosowania bojowego mężczyzn, którzy byli pasowani i włączani do struktury sangi, stawali się mnichami. W tym te charakterystyczne liny, które obserwujecie na nagraniu, to yukitsuri, które stanowią znak rozpoznawczy regionu, ale posiadają one również zastosowanie praktyczne. Nie tylko modelują drzewa, ale również podtrzymują rozłożyste korony w czasie, gdy są one obciążone ciężkim, mokrym śniegiem. W tamtym czasie kapłan Rennio ogłosił obszar podległy mu Kaga Ikki, tak zwanym Królestwem Pastuszków o którym opowiem Wam przy innej okazji, jeśli wyrazicie taką chęć w komentarzach. W okresie Sengoku, na rozkaz od Nobunagi, miasto zdobył ród Morimasa. Jednak po przedwczesnej śmierci Wielkiego Sioguna, w następstwie konfliktu wewnętrznego towarzyszy Nobunaki, ostatecznie stał się on własnością rodu Maeda. I to właśnie wysiłki rodu Maeda uczyniły Kanazałę wspaniałym miastem, które możemy oglądać dzisiaj. W momencie przybycia Maedów miasto liczyło zaledwie 5000 osadników. Zaczęto więc od rozwiązania problemów z wodą pitną poprzez budowę kanałów i wczesnej kanalizacji na niemałą wówczas skalę. Odległość od najbliższej rzeki wynosiła 3,5 km. Już w 1700 roku, czyli około 70 lat od rozpoczęcia inwestycji i reform podjętych przez Maedów, miasto liczyło już od 100 tysięcy mieszkańców. Ród Maeda wsławił się sprawnym zarządzaniem regionem. Przede wszystkim kuszącymi ofertami dla samurajów, którzy zdecydują się przenieść na ten obszar. Dzięki czemu dzisiejsze miasto może pochwalić się słynnymi samurajskimi dzielnicami, złożonymi z licznych rezydencji tej klasy społecznej. Maedowie potrafili jednak skusić również rzemieślników i artystów. Obie te grupy obejmując mecenatem i wspierając rozwój kolejnych gałęzi gospodarki. Część fachowców i artystów skupiła się na pracy i obróbce drewna, w które obfitowała wówczas dzisiejsza prowincja Isikała. Drugą prężnie rozwijającą się gałęzią lokalnych wytworów było rękodzielnictwo związane ze złotem między innymi sztuka pokrywania obrazów płytkami ze złota, sztuki zdobnictwa złotem. Oraz ceramika z wykorzystaniem tego kruszcu. Część tego całego złota trafiło ostatecznie do kuchni. Dlatego dzisiaj kanazała słynie z swoich własnych oryginalnych potraw. A część youtuberów zachęca Was do wyprawy do kanazały tylko i wyłącznie po to, abyście spróbowali złotych lodów. Celem naszej dzisiejszej wycieczki nie jest jednak park Kenroku, którego fragmenty właśnie oglądaliście, ani nawet wspomniane przysmaki, choć udajemy się dziś wspólnie do dzielnicy kupców oraz mieszczaństwa, gdzie można je odnaleźć. Nasze kroki skierujemy do szczególnej części dystryktu kupieckiego. Zmierzamy do dzielnicy Higashiyama, co oznacza pod wschodnią górą lub wschodnim zboczem. Udajemy się konkretnie do części określanej terminem hanamachi Chaya, gdzie w przeszłości znajdowały się herbaciarnie oraz domy gejsz określane mianem Okija. Zanim jednak o Gejszach, pozwólcie, że opowiem Wam o ludziach, którzy zbudowali tą dzielnicę. Te grupy mieszczaństwa określano terminem. Ta część z nich, która przybyła na początku, ciesząc się zwolnieniami z podatków i udziałem w promowanych gałęziach gospodarki, zaczęła zakładać własne dzielnice pomiędzy rozgałęzieniami rzeki Sai, powstałymi w wyniku prac wodnych wokół twierdzy i rodzącego się parku Kenrokuen. Inni, którzy przybyli później, zostawali głównie ze względu na kwitnące biznesy, unikatowe towary lokalne lub ze względu na szanse zatrudnienia w domach relokowanych samurajów. Kontynuując nasz spacer, pozwólcie, że teraz pokrótce przybliżę postać gejszy. Tu należałoby nadmienić kilka zdań. Po pierwsze, gejsza to dosłownie tłumacząc znaki, praktykująca sztukę, co po prostu oznacza artystkę. Słowo składa się z dwóch znaków kanji, gej oznaczające sztukę oraz "sha, oznaczającego osobę, inaczej wykonawcę. Innym określeniem typowym dla Kanazały i Kyoto jest geiko, co dosłownie oznacza kobiety sztuki, co powinno jednoznacznie rozwiać bezpodstawne wrzucanie tych kobiet do jednej kategorii z branżą erotyczną. Jedną z potencjalnych przyczyn błędnej oceny gejszy jest tradycyjna nazwa dystryktów ich pracy, hanamachi, co dosłownie znaczy miasta kwiatów albo inaczej kwieciste miasta. Oraz robiący skądinąd furore film wyznania gejszy. Film jest łatwiej wyjaśnić. Miał on być romansidłem prezentującym zachodni punkt widzenia na gejsze. Szczególnie żołnierzy okupacyjnych. Przypomnijcie sobie fabułę. Oraz ma tą jedną, rozdmuchaną, skandalizowaną scenę. W rezultacie czego do dziś dnia uznaje się, że wyrządził on więcej szkody niż pożytku gejszą. W przypadku miasta kwiatów, tu problem jest bardziej złożony. Pod podobną nazwą w Chinach funkcjonowały dzielnice, w których herbaciarnie były również domami publicznymi. W rezultacie w Chinach nie było rozróżnienia między artystką a kurtyzaną, gdzie w przypadku Japonii ten podział był bardzo ostry i wyraźny. Dzielnice uciech w Japonii były wyraźnie oddzielone, czasem znajdowały się nawet w pewnej odległości, ale zdarzało się, że bywało to również sąsiedztwo, no bo to dzielnice rozrywkowe. A czasem znajdowały się wręcz w oddzielnej części miasta. Niemniej, zawsze był wyraźny podział administracyjny i praktyczny. Dbano o to, by Hanamachi nie było kojarzone z Alkową, a ze sztuką wyższą, stąd sąsiedztwo zakładów tkackich, rzemieślniczych i tym podobnych. Obszary poświęcone prostytucji określano yukaku. Zaczęły one powstawać z decyzji siogunatu w XVI wieku. I od 1617 roku były to strefy wręcz otoczone murami, wydzielone dystrykty, gdzie kobujety w zawodzie były klasyfikowane i posiadały licencje na. Najznakomitsze z nich nosiły tytuł Oiran ze względu na ich urodę i/lub umiejętności artystyczne. I stąd jedno ze skojarzeń z gejszami. Anglosasi uparcie zresztą stoją na twierdzeniu, że Oiran i gejsza to prawie to samo. A na pewno jest to na tyle podobne, że no, gejsze to na pewno handlowały ciałem. Wynikało to z faktu, że podobnie jak gejsze, Oiran również specjalizowały się w pierwszej kolejności w sztukach artystycznych. I podobnie jak gejsze, były zaliczane do niższej arystokracji. Zapraszane na spotkania organizowane przez możnowładców. Różnica jednak tkwi w detalach. Obie grupy posługiwały się m.in. różnymi rodzajami instrumentów oraz utworów, z których oiran przypadały te, które uznawano nawet za przystające szlachcie, zaś gejszą te, które przystawały tylko i wyłącznie wyższym klasom społecznym. Drugą zbieżnością było podobieństwo faktu wykupu, co wspanialszych Ojran z niewoli gdyż stanowiły one często własność domu publicznego, który je zakupił i wyszkolił, w przeciwieństwie do sytuacji gejszy, które potrafiły sobie zaskarbić względy arystokraty, który w konsekwencji zostawał ich dożywotnim mecenasem. W wyjątkowych przypadkach niezamężny mecenas decydował się czasem na poślubienie gejszy, co zwykle kończyło się kontraktem z okija, w którym się ona wyszkoliła i wychowała. Okia przypominało elitarne szkoły z internatem, gdzie dziewczęta pracowały, doskonaląc się w sztukach nauczanych w Okia. W tym przypadku mecenas, decydując się na małżeństwo, przekazywał danemu Okia kwotę, która w praktyce opłacała edukację i wyżywienie dziewczyny w czasie jej pobytu w Okia. Nie była zaś ceną, ani opłatą za samą dziewczynę. Biorąc pod uwagę, że kariera gejszy trwa mniej więcej tyle co współczesnych idolek, czyli od mniej więcej 16 roku do 24, gdzie u kurtyzan ten okres wynosił co najmniej 30 lat lub więcej, można założyć, że często Okia nie była w stanie zarobić na wyszkolonej gejko kwot, które mogłaby zrównoważyć koszta edukacji i wychowania. I stąd zwyczaj przekazywania pieniędzy, które stanowiły odwrócony posag. Biorąc pod uwagę, że matrona domu gejszy, nauczycielka, często stawała się dla tych dziewcząt zastępczą rodziną. Te podobieństwa oczywiście zaowocowały przekonaniem anglosasów, że to przecież prawie to samo. No bo Oiran była wykupiona jako osoba, własność domu publicznego, a gejsza była wykupiona, bo zapłacono za jej edukację i wyżywienie w trakcie pobytów w Okia. Teraz już wiecie, dlaczego ten film narobił tyle problemu. Czy to znaczy, że gejsze nie sypiały z klientami? Nie, sypiały. Ale drzwi swoje alkowy otwierały z powodu własnego wyboru, a nie ze względu na to, że jest to wpisane w część ich zawodu. Wyjątkowość kanały polega na tym, że łączą się w niej nie tylko unikatowe ślady po poprzednich epokach, ale również że elementy dzisiejszego prężnego miasta prefekturalnego. Widzimy z jednej strony słynny targ rybny oraz mnóstwo innych elementów wskazujących na rozwój bieżącej kultury oraz rozrywki, ale również przejawy typowego aglomeracyjnego ruchu miejskiego, hałaśliwych ulic, typowego nowoczesnego miasta. Idealnie komponującego się i przeplatającego z praktycznie niezmienioną od 200 lat pozostającą w tym samym układzie starówką z elementami tradycyjnymi, które przeniosły się do współczesności z poprzednich epok w stanie niezmienionym, przez co kanazała pozwala nam na podróż w czasie aż do ponad 400 lat wstecz, gdzie możemy zobaczyć korzenie tej całej aglomeracji. Na bieżącym ujęciu obserwujemy rozciągającą się panoramę dystryktu Higashiyama z perspektywy wspomnianego przed chwilą mostu przerzuconego nad rzeką Masano. Kanazawa rozwijała się w wyniku wzajemnej, bliskiej relacji. Pomiędzy Dajmią, Maedami, a przybyłymi Cioninami. Grupa, dzięki możliwościom stworzonym przez Maedów, była w stanie utrzymać się samodzielnie, a przy tym rozwijać coraz to nowe gałęzie gospodarki. Najbiedniejsi z nich utrzymywali się, wytwarzając produkty użytku codziennego dla reszty ludności, takie jak sandały czy choćby parasolki, a już nawet dochody z takiej działalności pozwalały przebyć w obrębie warownego miasta co stanowiło swego rodzaju fenomen. Taka sytuacja była możliwa w okresie między 1630 a 1710 rokiem, gdyż był to okres stosunkowego spokoju, po epoce wojujących królestw. Japonia korzystała zarówno z benefitów zjednoczenia państwa, ale i znaczącej izolacji od wpływów zewnętrznych, co stanowiło w pewnym sensie bezpieczny rynek wewnętrzny kluczowy dla rozwoju zwiedzanych przez nas dzisiaj dzielnicy Higashiyama oraz dystryktu Chaya. Część z was, rozglądając się w trakcie naszego spaceru w kierunku Higashiyama zwróci na pewno uwagę na liczne wentylatory, klimatyzatory oraz wszechobecne kable elektryczne. I moi drodzy, nic innego jak przejawy cywilizacji. Część budynków upadła, została zastąpiona. Poza tym nastąpiła powszechna elektryfikacja, więc chyba nie możemy oczekiwać, że ludzie, którzy będą mieszkać w tej zabytkowej części, będą żyć w sposób współcześnie niecywilizowany, czyli konkretnie odcięci od prądu. Jeśli chodzi o klimatyzatory, tak, nie są one zbyt piękne, ale musicie mieć świadomość, że są podstawowym źródłem ogrzewania dla większości japońskich domów. W zimie grzeją, w lecie chłodzą. I myślę, że biorąc to pod uwagę, można zrozumieć, że niestety współczesna dzielnica nie będzie wyglądać dokładnie jak 300 lat temu, ale na nasze szczęście zachowały się fragmenty, które są chronione, w których jest elementy obce są ograniczone. Jest nią właśnie Yoge Suminsuku, do którego zmierzamy i po którym będziecie mogli się przejść w jedną i w drugą stronę. To co czyniło Kanazałę wyjątkową, to fakt, że lud Maeda i ich leninicy ukierunkowali strumień wydatków na rozwój rozmaitych gałęzi sztuki i rękodzieła. Zamiast przeznaczać te środki na rozbudowę armii, w rezultacie czego miasto stało się w końcu centrum kultury miliona koku. Co oznaczało po prostu milion możliwości na bogactwo. Koku to była jednostka miary produkcyjnej, przeliczanej w zależności od okresu na około 180 litrów zboża. Jeden koku przeliczano na około 1000 go, a go to podstawowa jednostka porcji ryżu przed gotowaniem na głowę, na jedną osobę. Stosuje się ją zresztą do dnia dzisiejszego to ta wesoła miarka, którą używacie w swoim ryżowarze. Stosuje się ją również współcześnie w japońskich ryżowarach o taką małą skalę. W tamtym czasie milion koku oznaczało prestiż i potęgę. Szacuje się, że milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy koku manedów miałoby odpowiadać dzisiejszym prawie siedemdziesięciu czterem miliardom jenów na rok 2019, co przy dzisiejszym słabym kursie jena do złotówki. Przelicza się na około 2 miliardy 800 tysięcy złotych. Lecz przy kursie z 2019 roku byłyby to co najmniej mniej więcej 3 miliardy. Co uświadamia Wam tak naprawdę, jak mocno osłabiła się w ostatnich dwóch latach waluta japońska, w stosunku do złotówki. Była to tak fenomenalna kwota, że sprowadziła wręcz nieuwność Shogunatu Tokugałów na głowę Maedów. Te wspaniałe czasy pozostawiają swoje odbicie w zachowanym w doskonałym stanie dzielnicach, dystrykcie Nagamachi-Bukeyashiki, kojarzonym z wilnami samurajów, oraz właśnie w Yamie, w szczególności Chayagai. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo siogunom z rodu Tokugawa rosła gula, gdy zorientowali się, że jedno z miast na północy, ma większe dochody niż ich własny, obejmujący niemalże cały kraj skarbiec. Tradycyjna architektura, którą możemy podziwiać na przykładzie dawnych domów gejszy, rozwijających się w dystrykcie Higashiyama Chaya, który teraz odwiedzamy, pochodzi właśnie z okresu rozkwitu miasta, przypadającego na epokę Edo i rozpoczynającego się za Kanazawy w okolicach 1600 roku. Z wszystkich tych uliczek najbardziej znana jest Jogetsu. Minsuku. Zdaniem japońskich władz, jedna z najczęściej fotografowanych ulic w całej Japonii. Uroki dzielnicy możecie dostrzec na prezentowanym spacerze, gdy zauważycie, w jaki sposób współczesna zabudowa zacznie stopniowo ustępować miejsca budynkom z okresu sprzed kontaktu z kolonizatorami z czarnych okrętów Komodora Perego. Większość z tych dwupiętrowych fasad jest prosta i oszczędna. Niemal ascetyczna. Nastawiona na praktyczność, a mimo to nie można jej odmówić swoistego piękna i uroku. Efekt na prezentowanym nagraniu nasila się ze względu na ówczesne i drogocenne, obecnie w Japonii, pustki na ulicach. Część z Was zwróci pewnie uwagę na charakterystyczną lampę gazową miejscowioną tu po to, by odwzorowywała okres taisho, czyli okres przed powszechną elektryfikacją. Domy były opodatkowane na podstawie szerokości elewacji frontowej, co doprowadziło do powstania wielu długich, a wąskich domostw, które do dzisiaj zdają się być jedną z bardziej charakterystycznych cech zabudowy chociażby współczesnych aglomeracji, takich jak Kyoto, Osaka czy Tokio. W tym wypadku mamy domy, które miały wąskie fronty, a były rozciągnięte, długie i głębokie. Nie miały frontowych ogrodów, wychodziły prosto na ulicę. Co było różnicą w stosunku do domost samurajów. Zaś ścianami stykały się zwykle z budynkiem sąsiadów. Jest to zresztą współczesny problem wielu japońskich budynków. W wielu przypadkach w starych, klasycznych zabudowach drewnianych, rezygnowano z grubości i solidności ścian oddzielających budynki lub kompletnie zrezygnowano. W efekcie czego dwa budynki mogły opierać się o jedną ścianę je dzielącą. Charakterystyczną cechą domu z Kanazawie są długie korytarze, w których podłogę stanowi wyłącznie utwardzone klepisko. Typowy dom w dystrykcie Czaja posiadał przestrzeń usługową, kilka wewnętrznych pokoi i najważniejsze pomieszczenie, zwykle przeznaczone dla głowy domu, wychodzące na wewnętrzny ogród. Za tym ogrodem i za tym pomieszczeniem zwykle znajdowała się część kuchenna oraz magazyn o solidnych ścianach, które miały być przygotowane z myślą o ochronie przed ogniem, pochodzącym chociażby z tej kuchni. Dwupiętrowe budynki dzieliły się na strefy funkcjonalne. Piętro dolne, którego front stanowiły sklepy, warsztaty rzemieślnicze lub wszelkiego rodzaju lokale rozrywkowe, takie jak restauracje, tawerny, herbaciarnie, czy w końcu wspomniane okia czyli domy gejszy, stanowiły tylko część całego budynku. Tyły domostw przeznaczone były na potrzeby mieszkańców, zaś piętra zazwyczaj stanowiły magazyn sklepowy, rzadziej zaś stawały się dodatkową przestrzenią dla klientów. Potem można zresztą rozpoznać różnice między budynkami, które pełniły funkcję herbaciarni, ociaja, lub domu gejszy, okija, w domach kupców, gdzie górne piętro było węższe i niskie, bo stanowiło po prostu magazyn, Odpowiednich naszego stryżku. Zaś w przypadku ociaja górne piętro było tej samej wielkości lub było wyższe, gdyż to tam znajdowała się główna przestrzeń do przyjmowania gości. Ciągnęło się ono zwykle przylegle do jednej ze ścian, od wejścia aż do końca domu, po jednej jego stronie. Zaś pokoje i pomieszczenia wewnętrzne miały drzwi otwierające się na przeciwległy bok tego korytarza. Typową cechą charakterystyczną dla kanazały są te dziwne skrzydełka określane jako sodę utatsu, które zgodnie z podejrzeniami współczesnych badaczy miały chronić przed wichurami i śnieżycami. Drugą cechą było dostosowanie do silnych opadów śniegu, który celowo opadać miał do wewnętrznego ogrodu, aby zbierał się w nim i odbijał światło, rozświetlając ciemne wnętrza budynków. Górne piętra zdobią typowe właśnie dla kanazawy transsenny, czyli ażurowe płyty przysłaniające okno, z których część otwierano w czasie, gdy w środku przyjmowano gości. Ten konkretny styl określa się mianem zasłon Kaga, które w przeciwieństwie do swoich odpowiedników z Kyoto są dłuższe i masywniejsze. A przy tym również barwy zdobiące wnętrza budynków oraz zewnętrzne ich elementy. Są jaśniejsze i bardziej czerwone, ze względu na długie, ciemne zimy i potrzeby rozjaśnienia przestrzeni w tym okresie. W Kyoto dominują ziemiste brązy i ciemne zielenie, a w Kanazawie w zdobnictwie przejawiają się jasne szkarłaty, określane jako benigara, gdzie beni oznacza szminkę, i błękit w odcieniu ultramaryny. Zdarzały się też przypadki skrajnej ekstrawagancji, takie jak seison kaku, w ogrodzie Kenrokuen, gdzie ściany są pokryte fioletami i czerniami, i stąd kolory dominujące dzisiejszą audycję.